I si mi powiecie, spróbuję pomóc. Idź do mojego biura i zaczekaj. Jak pan sobie życzy. Na tym nie było nic podejrzanego. Osobiste dokumenty i kolekcja zdjęć portorykańskich idoli. A co innego? Nie przejmuj się. Ten głupkowaty Felix mnie wkurza. Świetnie cię rozumiem. Niekompetentni pracownicy też mnie wkurzają. Dobrze, że nie złościsz się na mnie. Już późno. Idź do domu. Dobranoc. Myślałam, że już po mnie. Nie było problemów z Don Plutarkiem, bo udało mi się to załatwić z Ireną. To nie było nic wielkiego. Nie. Dobrze, że się nie martwisz i dziękuję za pomoc. Bez niej bym sobie nie poradziła. Przecież już przeprosiłem. Nie mam nastroju na kłótnie o dysertacjach czy o kolorze nieba. A ja nie mam ochoty kłócić się na żaden temat. Dzieci zaraz przyjdą na obiad. Rebeka Oropesa kazała mi zrobić płytę dla swojej przyjaciółki, żeby mogła się włamać na konto swojego chłopaka. Przypomnij mi coś. Jak długo pracujesz w Grupo Imperio? Kilka lat, proszę pana. Kto mianował cię szefem sieci informatycznej? Pan był tak łaskaw. A dlaczego awansowałem cię na szefa informatyków? Opowiedziałem panu o mojej babci, która ma 105 lat, jest ślepa, głucha i sparaliżowana. No i strasznie biedna. A w zamian za co był awans? Za to, że będę wierny jak pies. To komu jesteś winien lojalność? Panu, ale potrzebowałem pieniędzy na babcię. I nie widziałem problemu w wypaleniu tej płytki. Nikomu nie można ufać. Idź do diabła, wynoś się. I nie zbliżaj się do pani Oropesy, bo pożałujesz. Tak jest. I najmocniej przepraszam. Dobranoc. Onesimo? Kto mówi? Jak to kto? Plutarko, kretynie. Jasne. Czy brzmi jak twoja matka? Nie, prawda? Ależ skąd? Mam dla ciebie robótkę. O co chodzi? Gdzie jesteś? Ekscytuje mnie moja praca, bo daje szansę zrobienia czegoś odmiennego. Zwłaszcza w porównaniu z robotą recepcjonistki. Nie lubiłaś tamtej pracy? Miło było się zajmować ludźmi. To godne zajęcie, ale nie o takim marzyłaś. Czułam, że mogę dać od siebie więcej. Chciałam robić coś innego, a teraz praca sprawia mi przyjemność, bo stawia przede mną wyzwania. Jak ta prezentacja na rocznicę Grupo Imperio. Widzimy, że lubisz swoją pracę. Od awansu jesteś uśmiechnięta i w świetnym nastroju. Bo kocham to, co robię. Ta prezentacja zadecyduje o mojej karierze. Dlaczego? Jeśli dobrze wypadnę, mogę zaproponować Don Adrianowi utworzenie nowego wydziału zajmującego się turystyką konferencyjną. Może trafisz na 5 minut ich dobrego humoru i cię wysłuchają. A jak tobie poszło w pracy? Nie? Niewiarygodnie dobrze. Nawet sobie nie wyobrażacie. Czuję, że od awansu na kierownika dzieli mnie malutki kroczek. I zawdzięczamy to mojemu chłopakowi.
Teraz ma trochę więcej włosów. Mogę go sobie wyobrazić z bujną czupryną. Ale kto to jest? Zaraz ci powiem. Podstawowa lekcja. Jest robalem i kropka. Nie mogę spytać, czemu mamy dać mu wycisk? Nie możesz. Masz wykonywać rozkazy. Aleś ty się zmienił. Zwierzałeś mi się z problemów, a teraz traktujesz gorzej niż Rebekę. Nie roztkliwiaj się. Zawsze tak samo cię traktuję. Nieprawda. Kiedy zajmowałem się twoimi przekrętami, nie byłeś taki. Po robocie świętowaliśmy, śpiewali nam nawet mariachi. Zamknij się. Nie znoszę narzekania, nawet u kobiet. W tym problem. Odkąd Elena cię wykopała, ja się stałem celem twojego zrzędzenia. I będziesz musiał je znosić. A wiesz dlaczego? Bo dzięki mnie jesz 3 razy dziennie. Dobra, spadam. Te są świeższe. Mogę? Chcę zapytać, jak się czujesz, Claudio? Spokojniejsza. Myślałaś o tym, co powiedział tata? Ma rację, posyłając mnie do internatu. Tak uważasz? Jak byłam mała, mama nigdy niczego przede mną nie ukrywała. I mówiła, jak bardzo kocha tatę. To dobrze. On nic nie mówił. A mama nigdy nie pozwoliła mi zbłądzić. Bała się, że skończę jak ona, z żonatym. A potem te problemy z Luisem. Wiesz, co mu się przydarzyło? Nie. Po prostu pewnego dnia zniknął. Nie tęskniłam, bo nie byliśmy ze sobą blisko. Dziecko, tyle wycierpiałaś w tak młodym wieku. Nienawidzę współczucia. Chcę być sama. Proszę pani, proszę nie mówić tacie, co się stało. Nie wiem, czy mogę pani ufać. Luis mnie zdradził, pani też może. Nie powiem twojemu ojcu ani słowa. Ni media palabra. Bierzcie wszystko, tylko nie róbcie mi krzywdy. Wyluzuj, chłopie. Nikt się nie usłyszy. Nie jesteśmy złodziejami. Damy ci wypłatę. Te vamos a entregar tu liquidación. Nie rozumiem, kto was przysłał. Dobrze wiesz, kto. Będziemy cię mieć na oku. Bardzo dziękuję. Nie tak szybko. Jeszcze nie odebrałeś lekcji. Zaczynajcie. Dobre lanie za zgrywanie. Tornister spakowany? Tak, i mundurek. Zaśnij, bo już późno. Dobranoc. Coś się stało? Nie. Czemu pytasz? Jesteś zamyślona i nie dałaś mi buziaka. Wybacz, skarbie. Mam problemy w pracy i nie wiem, jak je rozwiązać. Por eso estoy así distraída.
Czemu nie zrobisz tego, co każesz mnie, gdy mam kłopoty? Co mam zrobić? Myśleć o czymś innym, żeby oczyścić umysł. A kiedy zapominasz o problemie, rozwiązanie samo wpadnie ci do głowy. Pomyśl tylko o czym? O różowych słoniach. Przyszedłem jak najszybciej, kierowniczko. Jesteś gotowa spłacić swój dług? Nie podniecaj się, One. Nie wezwałam cię po to, o czym marzy twój zboczony mózg. Musimy naładować baterie i pomyśleć. Plan włamania się na konta plutarka nie wypalił. Nie mogę śledzić jego kroków. Myślałem, że przynajmniej dostanę drinka. Ale nawet nie chce mi się pić. Wątpię, żeby Felix mi pomógł. Po tym, co się stało w biurze, Plutarko wykopie go na zbity pysk. Albo zrobi coś gorszego. Chwileczkę. Jak wygląda ten Felix? Musiałeś go widzieć w Grupa Imperium. Niewysoki dureń. Nie rzuca się w oczy. Nic specjalnego. Pełno takich snuje się po świecie. Nie sądzę, żebyś go jeszcze kiedyś zobaczyła. Wiesz coś? Mów. Zamieniam się w słuch. Od powrotu do domu jesteś smutna. Sądziłam, że z powodu rozstania z Don Plutarkiem, ale to coś innego. Tak, chodzi o projekt Mahawa. Nie chcę cię tym martwić. Powiedz, co z rozwodem? Adwokat z nim rozmawiał? Tak, wręczył mu wezwanie. Podobno Eduardo nie zgadza się wszystkiego zatrzymać. Ja też się nie zgadzałam. On będzie musiał to zaakceptować. Nie chcę niczego. I nie zmienię zdania. To ci się prawnie należy. Mogę zrozumieć, że nie chcesz zostawiać ojca bez dachu nad głową, ale powinnaś chociaż przyjąć alimenty. Nie nalegaj. Zasługujesz. Miałabyś pieniądze na to, co lubisz. To rekompensata za lata poświęcone ojcu. Nie unoś się dumą. Ja dumą? Posłuchaj, co mówisz. Jestem taka jak ty. Ale czasami należy po coś sięgnąć, żeby nie popaść w stagnację. Masz rację. Ale mimo rozwodu zawsze będę pomagała twojemu tacie. Jest starym człowiekiem, schorowanym. Dlatego chcę, żebyś nad nim czuwała. Choćby od czasu do czasu. Będę. Obiecuję. Nie trzymaj mnie w niepewności. Co zrobiliście Felixowi? Coś potwornego? Może nie chodzi o tego samego człowieka? Sama mówiłaś, że na świecie pełno takich. Nie wiesz, kim jest Felix? Dziwne. Też służy Plutarkowi, więc sądziłam, że się znacie. Powinniśmy, ale nie. Plutarko jest straszny. Nie pozwala swoim niewolnikom utrzymywać kontaktów. Na przykład nie wiem, kim jest ten Mendoza. Choć na pewno oszukuje dla Plutarka. Dlatego musimy wdrożyć nasze plany. Znaleźć dowód, żeby go utopić. Zaraz. Znalezienie dowodu nie jest takie łatwe, ponieważ wiem dużo o Plutarku. Ale jeśli puszczę farbę i powiem wszystko, co wiem,
Na pewno też zostanę w to zamieszany. Nie, mam na myśli, musimy znaleźć taki sposób, żebym sam nie ucierpiał. One. Pojutrze wszyscy jadą do Acapulco świętować rocznicę Grupo Imperio. I co? Dom Plutarka będzie pusty, a ty będziesz mógł bez pośpiechu poszukać kompromitujących dowodów w każdym miejscu. A potem zrobimy tak, żebyś o nic nie był oskarżony. Brzmi świetnie, ale muszę się zastanowić, bo czy w końcu dostanę coś w zamian? Na początek oficjalnie przejdziemy na ty. Nie mogę się tego doczekać, bo w ten sposób staniemy się sobie oficjalnie bliżsi. Bliżsi, nie bliżsi. Tak, tak, bliżsi. Pogadamy o naszym planie? Będzie łatwiej niż sądziłem wrobić Rebekę w przekręt z Fitzą. Kobiety generalnie są głupie, a ona jest wyjątkowo głupia. Nie potrzebujemy ich do myślenia, tylko do czegoś zupełnie innego. Idiotka sama się wkopie. Sprawa wymaga czasu. Zdążyłem tylko przejrzeć dokumenty, ale po rocznicy coś będziemy mieli. Tak? Czego chcesz? Czekają na pana w sali konferencyjnej. Zaraz się tam zjawimy z mecenasem Mendosą. Po ciężkiej pracy całego zespołu zakończyliśmy przygotowania do obchodów Grupo Imperio. Będzie jak w bajce. Niezapomniane wydarzenie bez trwonienia pieniędzy, lecz z przepychem, na jaki zasługujemy. Mam nadzieję, że odniesiemy sukces. Dziewczęta, rozdajcie foldery. Szybciutko, śliczne. Pewne detale mogą w ostatniej chwili ulec zmianie, ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Na imprezę zamykającą zaproponowałam coś widowiskowego. Bal kostiumowy. Wielka przyjemność jest kupa zabawy przy wkładaniu kostiumów. Nie wiadomo, kto się kryje za maską. Zawsze jest pełno zamieszania, podchodów. Nie tańcz, Santiago. Nie tylko na balu ludzie ukrywają się pod przebraniem. Zgadzam się, pani Moreno. Faceci przechwalają się, że są donżuanami, a w głębi kryją się kopciuszkowie. Nie róbcie takich min. To tylko maski. Żartuję, żeby was zrelaksować. Przestraszyłeś mnie, łapiąc tak za wodę. Przejrzyjcie foldery. Jest w nich harmonogram konferencji i prezentacji, menu i rozlokowanie gości. W skrócie, wszystko. Mam listę szkół, do których możemy posłać Klaudię. Nie wiem, czy to najlepsza decyzja. To ty nie chciałaś mojej córki w domu, więc nie mów teraz, że nie chcesz jej posłać do internatu. Tak było na początku. Teraz mam wątpliwości. Jesteś taka skomplikowana. Nigdy cię nie rozumiem. Bo nie chcesz, Modesto. Bo nigdy cię nie interesowały moje argumenty, moje myśli, opinie. Nie zaczynajmy kłótnie, Eugenio. Między nami każda rozmowa zawsze kończy się kłótnią.
Muchas gracias, licenciado. Bardzo pani dziękuję. Estimada Eva. Droga Ewo, możemy porozmawiać? Muszę z panią coś skonsultować. To takie pilne? Wolałbym od razu. W porządku. Proszę mi nie pomagać z krzesłem. Czego pan potrzebuje? Rebeka. Mam dość twoich docinków. Regato, nie bierz wszystkiego do siebie. To był tylko żart, żeby rozluźnić atmosferę. Mam dość twoich żartów, ciągle mi dokuczasz. Jeśli to cię boli, to znaczy, że mam rację, Kopciuszku. Ciekawe, co by pomyślał Don Adriano o tym, że jego prawą ręką jest gej. Zniszczenie Sodomy byłoby niczym przy jego złości. To, co pomyśli o tym oszczerstwie, to nic w porównaniu z tym, co zrobi, gdy pokaże mu dysk, którym włamujesz się na konta w firmie. Boom! Radical, voy sin frenos al viento. A mi lado siempre tendrás tu asiento. Invencible, un querer tan profundo que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, studio Acme. Tekst Agnieszka Wojciechowska. Czytał Janusz Kozioł. No existe nada.